Siemaneczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Derail Valley Simulator. Zanim zaczniemy odcinek, to jeszcze takie małe update, co się działo do ostatniego odcinka. No bo jak pamiętacie, na ostatnim odcinku nie podjechaliśmy pod górę i było ciemno. Słuchajcie, ja po już nagrywaniu odcinka cofnąłem się z powrotem do portu, przewinąłem czas, żeby było po prostu jasno, żeby mógł miniaturę zrobić. I właśnie tą miniaturę widzieliście na ostatnim odcinku. Teraz tak. Sytuacja wygląda następująco. Byliśmy wyżej. Tam o. Ale jak zacząłem przebijać czas, to się zresetowała lokomotywa, puściły hamulce i po prostu jak biegłem z powrotem do lokomotywy, to się okazało, że ona zjechała na sam dół. Także no, jesteśmy dużo niżej niż byliśmy. Dobra, no to jak już wiecie wszystko, co się działo, to ciśniemy szybko po drugą lokomotywkę. Przeskoczymy sobie, żeby było po prostu szybciej. Szkoda, że jeszcze jest tak mglisto mocno, ale trudno. Oj. Gdzieś za daleko poszedłem chyba. W ogóle nie wiem, gdzie idę. Masakra jest. Z taką mgła, że nic nie widać. Tu jest główny tor. Tu jest główny tor wyjazdowy. Tak jest. Dobra, to idziemy tu. Tu jest obrotnica, więc musimy iść tutaj. I teraz gdzieś tu dalej przy tym torze chyba stała lokomotywa, tak? Zgadza się. Dobrze, to my sobie weźmiemy tą lokomotywę. Od razu ją odpalimy. Hamulec można zwolnić. Nastawnik do przodu. Wycieraczki sobie zostawimy. Chociaż może nie, bo skrzypią bardzo. Światełka sobie włączymy. Sygnał i jadymy. Teraz tak, tutaj trzeba będzie zaraz jakoś wyjechać. Generalnie nic nie widać. Ja po prostu mniej więcej pamiętam, o co chodzi, więc może się uda wyjechać. Tak, tutaj na ten tor musimy wjechać i wyjedziemy wtedy do głównego toru. Teraz nastawnik w drugą stronę i jedziemy do tyłu. Trzeba będzie jeszcze obrócić tę lokomotywę. Znaczy teoretycznie im by nie trzeba było, można by było jechać tyłem, ale to nie ma sensu, bo chłodnicę mamy z przodu i nie będzie nam się chłodził silnik. I szybciej się będzie po prostu przegrzewała ta lokomotywa, tego nie chcemy, bo no może być boom. Silnik może i powiedzieć nara, nie? Także tu już sobie zwolnię. Teraz tak, tu zjedziemy. Bo tutaj zaraz będzie wyjazd w drugą stronę i będziemy przodem ustawieni. I taki właśnie jest plan. Gdzie jest ten tor? Już go gdzieś tu powinno być widać. Jest, dobra. Dobra, myślę, że możemy sobie zacząć powoli hamować. Może trochę szybciej. Dobra. To jest tak, nastawnik do przodu. Nastawnik kierunkowy, chyba tak to się nazywa profesjonalnie. I jedziemy po tamte wagony. I spróbujemy się jakoś wyratować. Gdzie my w ogóle mieliśmy dojechać, bo już nie pamiętam. Fabryka towarów i miasto. A, to ja wiem, gdzie to jest. Spoko. Damy radę. Myślę, że z dwoma lokomotywami już damy radę. Poradzimy sobie. Kurde, szkoda, że tam mgła jeszcze jest. No kurde, nic nie widać kompletnie, nie? No ale trudno, damy radę, może jakoś damy radę. Przedwczoraj nie było odcinka z Call of Duty, sorry, ale w weekend nie miałem czasu go nagrać, dlatego nie było odcinka. I tak naprawdę zastanawiam się, czy jeszcze w ogóle wrócić do tego Call of Duty, ale może jeszcze zrobimy parę odcinków, zobaczymy. Bo widzę, że nie bardzo wam się chce oglądać te Call of Duty, widzę, że wyświetleń tam w ogóle nie ma, więc... Więc nie wiem, czy jest po prostu sens tracić na to czas. W tym samym czasie mógłbym nagrać odcinek z innej gry albo zrobić live'a, dlatego nie wiem, czy jest sens. I się tak, kurde, zastanawiam nad tym Call of Duty.
Dobra, jedziemy 30 na godzinę, więc nic złego nie powinno się tutaj wydarzyć. Bardziej, że jedziemy na pusto. No dobra, to myślę, że już możemy przyspieszyć. Tylko teraz tak, jest mgła, żeby zaraz nie było, że nagle mi wagony wyrosną przed tym, wyłonią się z mgły, bo nie pamiętam, w którym miejscu to było. Ale może się tak nie zdarzy, już chyba trochę puszcza ta mgła, bo coraz lepsza jest widoczność z tego, co widzę. Więc może jakoś tu będzie. Tutaj jest 40 na godzinę prędkość, mamy 40. I może się uda utrzymać te 40 na godzinę. No, mgła chyba już puszcza powoli, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, widzę wagony. Zwalniamy. O, i to tak dosyć poważnie zwalniamy. I nie wyhamuje. Wyhamowałem. Ale czad. I teraz tak, czy ja będę mógł podpiąć te wagony? Kurde, mogę podpiąć. To było po prostu idealne hamowanie. Nawet dotknięcia nie było słychać, kurde. Dobra, słuchajcie, pilot mamy sparowany z tą lokomotywą, więc jest spoko. To idziemy do tej przedniej lokomotywy, no i co? I kurde, będziemy próbowali ruszyć z miejsca. Dobra, czyli tak, w tej lokomotywie damy troszeczkę gazu. W tej lokomotywie spuścimy hamulec i też, oj, i też damy troszeczkę gazu. I powinno to ruszyć z miejsca. A przynajmniej taką mam nadzieję. O Jezu, hamulec bezpieczeństwa jeszcze, patrzcie. Zapomniałem o hamulcu bezpieczeństwa. No i jedziemy powoli. Piasek. Gdzie tu jest piasek? O, tu jest wysoka temperatura. Dobra, to odpuścimy jej. No dobra, jakoś to idzie, patrzcie. Dobra, na razie zobaczymy, może się uda. Temperatura zaraz powinna maleć. Kurde, patrz, na dwie lokomotywy jakoś to idzie. No, i tak można sterować dwoma lokomotywami naraz, proszę bardzo. Troszeczkę zwalniamy, sorry, ale jeszcze musiałem sobie odchrumknąć. Dobra, widzę, że trzeba wyhamować. Temperatura musi trochę spaść na dół i w jednej, i w drugiej lokomotywie. Mam nadzieję, że z tą się nic złego nie stało. Ale tu już widzę, temperaturka spada, więc jest ok. Poczekamy chwileczkę, niech to sobie te temperaturki się unormują. No i dobra, drugie podejście. Serio? Dobra, jesteśmy. Dobra, czyli tak, zwalniamy hamulec. Dajemy nastawnik trochę do przodu. I tutaj dajemy nastawnik też trochę do przodu. No coś tu nie jedzie do przodu. Serio? Nawet dwie lokomotywy nie dadzą rady? Chyba w tym momencie jest największy podjazd, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Kurde, no i co teraz?
No, tu jest największy podjazd. Kurde, słuchajcie, nie uda się to chyba. Dobra, próba numer 3. Więc tak, tu nastawniczek damy. No i powoli rusza. Dobra, słuchajcie, w takim razie trzeba to zrobić w inny sposób i trzeba zjechać na dół. Bo inaczej nie damy rady, po prostu musimy się bardziej rozpędzić, tak mi się wydaje. Więc wyjedziemy sobie chyba z powrotem, się cofniemy do portu i stamtąd sobie po prostu wyjedziemy. Zobaczmy, jaka tu jest prędkość. Na razie jest spoko. Oj, piasek muszę wyłączyć. Niepotrzebnie leci. Tutaj jest największy podjazd i tu jest największy problem. Także rozpędzimy się jeszcze raz i powinno być ok, mi się wydaje. Kurde, ale że dwie lokomotywy nie dają sobie rady, to jest masakra jakaś. No nie spodziewałem się tego. Przecież to nie jest aż taki ciężki ładunek, kurde. Dobra, wyhamujemy. Powolutku, bo już do portu zaraz będziemy wjeżdżać. A powiem wam, że naprawdę nie spodziewałem się takich problemów aż dużych. Jeszcze trochę pod górkę jest. Dobra, hamujemy. No i dobra. To się rozpędzamy, spróbujemy stąd się rozpędzić. Sobie hamulca do końca nie zwolniłem. Widzieliście to? No i dobra, trzeba będzie kontrolować jedno i drugie teraz. Czy tutaj temperaturki są w porządku? Żeby to się zaraz nie skończyło anulowaniem tego zadania, bo kurde, powiem wam, no nie najlepiej to wygląda. Na razie jeszcze przyspieszamy. Zaraz zobaczymy, jak tutaj zacznie mrugać, to trzeba będzie zwolnić trochę tą lokomotywę. I to jest najgorszy teraz podjazd.
Na razie jedzie. Solidne 30 na godzinę. O, już zwalnia. Troszeczkę jej odpuścimy. Kurde, chyba się udało. Tu sobie tą zwolnimy. Teraz będziemy samą tą lokomotywą jechać. Uff, udało się wyjechać. Dobra, gdzie my jedziemy? Teraz tak, musimy pojechać tu, tu, tu i wcześniej tak jakby, tak jak jechaliśmy. Nie wiem, czy w ogóle dam radę na tym odcinku jeszcze zrobić całą trasę. Nie chcę, żeby te odcinki też bardzo długie były, więc zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jak tutaj wyglądają znaki? Tu jest podjazd? Czy to jest minus? Nie, to jest podjazd. To spoko, możemy jechać. Bo wiecie, co bym najchętniej zrobił? Wyłączył tam tą lokomotywę z tyłu. Ale zobaczymy, może się uda. Dobra, słuchajcie, skoczę sobie ją wyłączyć. Naprawdę na razie nie musi być to ta lokomotywa włączona, bo to był najgorszy podjazd. Więc na spokojnie możemy sobie wyłączyć ją. A jak nam będzie potrzebne, to sobie ją po prostu włączymy jeszcze raz. Na razie nie widzę takiej potrzeby, żeby ona była włączona. Na razie ta sobie w miarę radzi. Nie wiem, czy nie powiedziałem tego w złą godzinę, nie? Także, kurde. Zaraz zobaczymy. Jak to światła włączyć w kabinie? Tutaj. No i spoko. A to co to jest? Oświetlenie urządzeń. Spoko. Dobra, tutaj już podjazd luzuje. Może damy radę dojechać. No, tu już będzie podjazd mniejszy. No nie wiem, czy to jest od tego znaku podjazd mniejszy, czy... O, tak wam powiem, ledwo, ledwo. Temperaturka zaczęła spadać, bardzo dobrze. Damy jej trochę gazu. Nie. No to lipa. To trzeba iść jednak tamtą uruchomić. O matko. Dobra, czy sama lokomotywa wystarczy? Nie wystarczy. Dobra, to cały skład. Dobra, cały skład wystarczy. To możemy zwolnić. Dobra, powinno być ok. Idziemy do tamtej lokomotywy. I odpalamy ją jeszcze raz. No dobra. Myślę, że tutaj już powinniśmy ruszyć, kurde. No dobra. To teraz tak. Najpierw... Oj, nie tak. Tak zrobimy. Najpierw w tej lokomotywie sobie ruszymy. O.
No i jakoś to idzie. Dobrze, dobrze. Oho, temperatury zaczynają się podnosić. Ale to nie szkodzi. Damy tutaj trochę więcej mocy. Tak, wiem. Tutaj już temperaturka spadła. Bo już się nie świeci nam dioda. Jest chyba w porządku na razie. Dobra, rozpędzimy się jeszcze troszkę. I dobra, tu już zluzujemy gaz, tu już nam nie będzie potrzebne. Teraz już tylko na tej lokomotywie będziemy jechać, powinno być ok. 70 na godzinę, spoko. Jeszcze się chyba powoli rozpędzamy i jeszcze więcej gazu możemy dodać. Wycieraczki, czy nam są potrzebne? Niewiele one dają i skrzypią, to nie włączamy. Tamtej lokomotywy nie będę wyłączał, bo jeszcze może się przydać. Jak tam wygląda nasz skład cały? Na razie jedzie, także dobrze. Dobra, mam nadzieję, że już nie będzie tutaj żadnych problemów z podjazdami. Tutaj mamy 50 na godzinę, spoko. Mieścimy się na razie w limicie. Zaraz też się powinna troszeczkę droga wyrównać. Teraz tak, trzeba by się zacząć powoli skupiać, gdzie my mamy w ogóle jechać. Tutaj trzeba będzie się na następnych rozjazdach trzymać lewej strony. I spoko. Później dopiero prawej na następnych rozjazdach. Spoko. Prosta droga w miarę. Damy jej trochę luzu, żeby temperaturka spadła. Nie wiem, zaraz się powinno chyba trochę wyrównać. Najgorsze już za nami, także powinno być ok, myślę. Patrzcie w ogóle, ile lokomotyw tutaj się zrespiło. To są wszystko lokomotywy, te znaczniki. Dobra, dajmy je jeszcze ciut. Wycieraczki zaraz sobie włączymy, jak wyjedziemy z tunelu. Bo chyba trochę pada nam deszcz. Damy je na pierwszy bieg. Niech sobie funglują. No i dobra, przyspieszymy, może trochę się uda. Temperaturka niestety rośnie. A, bo tu znowu podjazd jest, słuchajcie. No to dobra, to uruchamiamy tylną lokomotywę w takim razie. To będzie miała trochę lżej. Mocno się rozpędzamy teraz, ale chyba powinno być ok. Tam było chyba ograniczenie do 50, o ile dobrze spojrzałem, bo nie wiem, czy dobrze spojrzałem, nie jestem pewny. Wiem tylko, że teraz na następnym rozjeździe mamy jechać na lewo i tak jest ustawiona zwrotnica, bardzo dobrze. Dobra, to sobie zwolnimy. Nie potrzebujemy już więcej gazu na razie. 1,1, dobrze. Plusiku do góry.
I 60 na godzinę, spoko. Na razie się w limitach mieścimy. Dobra, może damy trochę, żeby tutaj łatwiejsze życie przez chwilę zrobić. No właśnie. Aha, i tu już chyba będzie płasko. Teraz temperatura powinna spaść. No, już spada. Dobra, chyba jedziemy po płaskim. Chyba jest ok. Także ja sobie tą lokomotywkę wyłączam. Już teraz będziemy tylko tą operować. Mapa świata. Spoko. Kurde, nawet się rozpędziliśmy trochę, patrzcie. Dobra, damy jej odpocząć chwilę. Wycieraczki skrzypiące, bardzo dobrze. Nie widzę na razie żadnych znaków. Tak naprawdę tylko nie wiem, nie jestem pewny tej zwrotnicy, czy jest przestawiona na prawo, czy na lewo. Ale jak dojedziemy, to będziemy wiedzieć. Dobra, odpoczęła już sobie, możemy jej dać gazu. Prędkości tu są? Coś? Nie? Nic? Czyli na razie ile fabryka dała, tak? Dobrze, jedzie. O, 80 i jeszcze większa prędkość. No to dawaj. A, bo tu jest prosta droga teraz. No spoko. No najgorsze za nami. Ten podjazd był najgorszy, tam z tego portu wyjechać. Teraz to już jest ok. Aczkolwiek, żeby nie powiedzieć tego, w złą godzinę. 90. Można jeszcze cisnąć, jeszcze daleko do rozjazdu. Ciekawe, czy jakbym teraz uruchomił drugą lokomotywę, to ciekawe, czy... żeby pojechały szybciej. 71. Nie, to jest chyba max prędkość ich. Dobra. Osiemdziesiąt. I zaraz trzeba będzie chyba zwalniać powoli, bo... bo zaraz będziemy mieli zwrotnicę. No właśnie, 70. No to jest chyba ten zakręt na 70, o ile się nie mylę. Na razie. A dalej nie widzę, co się dzieje. Może sobie troszeczkę wyhamujemy. Tu już jest 60. To niech będzie 60, nawet mniej. Patrzę, czy lokomotywy nie zgubiłem, ale chyba tam jedzie. Chyba ją tam widziałem.
Dobra, to będzie ostrzejszy zakręt, więc trzeba będzie uważać. 80 możemy jechać. No to jedziesz. A nie, 60. Ale to możemy przyspieszyć jeszcze ciut. Tak myślę, przynajmniej. Kurde, nie mogę się doczekać, że będziemy mieli tam dużą lokomotywę. O, ona jest dobra. Wyjściu na godzinę i tu będzie zjazd w dół. Dobrze. Dobra, następny rozjazd. Trzeba pamiętać, żeby zwrotnica była ustawiona na prawą stronę. I 90 można cisnąć. Dobra, gazu nie trzeba tutaj dawać, bo jest z górki. 80. Dobra. Wycieraczki, dajcie sobie spokój na razie. Bo mi tu skrzypicie. Zacznę sobie może powolutku hamować. Ciut, ciut. No i dobra, gdzie jest ta zwrotnica? Jeszcze jej nie widać. I tu zwrotnica na prawo. Jest na... A widzicie, jest na lewo, a ma być na prawo. No i teraz jest git. Jeszcze będziemy sobie troszeczkę hamować, aczkolwiek chyba nie ma takiej potrzeby hamowania. Dobrze jedziemy? Jeszcze się upewnię, żeby nie było. Tak, jest na prawo. I tu jest ograniczenie do 50. I teraz, czy tu są tory dobrze ustawione? Oto jest pytanie. Kurde, chyba dobrze. Ten jest na prawo, pierwszy, a drugi jest na lewo. Nie, no to git, to można cisnąć. Te światełka tylne to można w ogóle ustawić na czerwone. I jedziemy. Dobra, słuchajcie, inaczej, bo już jest 33 minuty, także wiecie co? Zahamujemy sobie w tej lokalizacji i dokończymy sobie tą trasę na kolejnym odcinku. I może złapiemy jeszcze kolejną traskę, jakieś kolejne zlecenie na następnym odcinku. Ebluj. Ebluj. Dobrze, to w takim razie to wszystko będzie na ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobała misja ratunkowa. Mi w sumie się podobała, aczkolwiek myślałem, że będą mniejsze problemy. No, ale spoko. Także słuchajcie. Taka będzie miniaturka. O, screenshot zrobiony. Może inaczej wykadrujemy jeszcze. Może tak, o. I dobra. Jeszcze raz dzięki bardzo, do następnego odcinka, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.